nie wiem, ale gdybyś... Proszę Państwa, przed nami długa noc. Parę lat później muszę ją dać. Ja chciałem dodać tak, dzisiejsze prezentacje, dzisiejsze media show odbywa się także w ramach Nocy Poezji. Tradycją Nocy Poezji krakowskich jest to, że one się odbywają całą noc. Rzeczywiście wygląda na to, że nasz media show będzie się, będzie trwał do późnych godzin. Będziemy robić także przerwy między poszczególnymi utworami. Umówiliśmy się także z artystami, że mają około 10 minut na prezentację. Katy Behrens podczas swoich wykładów kilkakrotnie sproblematyzowała obecność zegarka. Ja będę tutaj używał miernika czasu, żeby rzeczywiście odliczyć te 10-minutowe przerwy. I w tej partii przedstawimy utwór Jakuba Jagieły, współpracującego z nami artysty od wielu lat, plus 3 utwory Nicka Monforta. Będzie to jedna praca premierowa i 2 polskie tłumaczenia. Jakub, włączę stoper i oddaję Ci mikrofon. Dziękuję. Ja przywiozłem dla Was dzisiaj hipertekst, nad którym właściwie od 2 lat już pracuję z przerwami. I pierwsza rzecz, która może będzie zaskoczeniem, to to, że zdecydowałem się nie używać w nim elementów generatywnych, ale stworzyć mimo wszystko dzieło, które będzie miało tytuł, który za każdym razem jest inny. Całość jest utrzymana w konwencji typowej dla programów komputerowych. Założenie było takie, żeby sam wygląd tej aplikacji tekstu był taki jak wygląd instalatorów w systemie Windows. Ok. Jak widzicie, po pierwsze, tekst jest rzeczywiście hipertekstem, ale całość została opracowana właśnie na bazie tego szablonu dla instalatorów. Choć oczywiście tam pod spodem jest dużo różnych algorytmów, które zaraz Wam pokażę. Może zacznę od tego linku kod, bo on jest, myślę, tu ciekawy. No do tej pory wszystko działa zupełnie tak jak w klasycznych hipertekstach. Natomiast zdecydowałem się na tyle wykorzystać to medium, na ile to jest możliwe. Dlatego na przykład jak klikniecie na kota, zaczynają się animacje. Jak klikniecie na kolor kota, możecie nawet używać takich funkcji systemu jak zmiana koloru. To dobre. I tu jest druga rzecz, którą sobie założyłem pisząc ten tekst, a mianowicie oprócz nawiązywania do czy posługiwania się jakoś językiem literackim, chciałem też umieścić dużo nawiązań do takich elementów typowych dla programowania. W tym przypadku jest to algorytm oparty o sieć neuronową, który tłumaczy po prostu kolory na słowa, co okazuje się, że nie jest taką banalną rzeczą wbrew pozorom. Macie też tutaj, myślę, dosyć unikatową szansę zobaczyć w ogóle, jak to wygląda od środka. Jak widzicie, wszystko było tworzone tutaj w Visual Studio. I tak mniej więcej to wygląda od strony kodu źródłowego. Ten kod jest strasznie długi, więc go całego nie będę pokazywał. Natomiast no, jest to dość zaawansowany program. O, tutaj jest kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę. A mianowicie, też idąc za metodologiami wytwarzania programowania, postanowiłem dodać tutaj element śledzący wszystkie poczynania użytkownika. Ponieważ jeśli piszemy powieść, to prawdopodobnie się zbieramy jakieś opinie osób na temat naszej szkicy. Natomiast rzadko kiedy się tak naprawdę mierzy to w taki sposób no, automatyczny, kognitywistyczny, śledząc na przykład na co dokładnie człowiek patrzy.
tym przypadku natomiast ja dokładnie mierzę, w jakich odstępach czasu kto na to klika. I co jakiś czas podsuwam nowej osobie, która nie czytała tego tekstu, kolejną wersję i patrzę właśnie, na ile się poprawia skuteczność przejścia takiej osoby przez ten tekst. Założenie docelowe jest takie, żeby maksymalnie się dostosować do odbiorcy, który może troszkę inaczej niż autor myśleć o tym tekście. Wróćmy do samego tekstu. Może to, tutaj samo czytanie wam pominę, bo myślę, że w kuluarach możecie mnie złapać zawsze. Natomiast chciałbym wam jeszcze pokazać niektóre ciekawsze elementy. Bo jak widzicie tutaj, oprócz takich klasycznych linków, jest dużo takich elementów właśnie interaktywnych. Na przykład można namalować. Ale malowanie jest po prostu malowaniem. Tam nie ma większego sensu. Bardziej chodzi o sam proces. A w tym przypadku, ja myślę, że to jest niezrozumiałe, jeśli się nie przeczytało wcześniejszej lekcji, ale tak naprawdę to jest pewien żart na temat współczesnego podejścia do sztuki. No, mogę zaznaczyć obiekt stałości dzieła sztuki. No. Tak. No. I ta zabawa się tutaj dalej dzieje. Jest licencja, którą odruchowo akceptujemy, po czym się okazuje, że nie wolno nam jej zaakceptować, bo inaczej nie będziemy prawdziwymi artystami, więc musimy jej nie akceptować. Ta zabawa tak naprawdę kończy się tym przypisaniem kota z obrazka. Tu zwracam wam jeszcze jedną tajemnicę tekstu, którą przypuszczam, że w przyszłości już nie będziecie mogli się tego dowiedzieć, ale tak naprawdę to pole reaguje nie tylko na słowo tak. Ale nie będę wam zdradzał, na jakie jeszcze słowa reaguje. Dobrze, to ja myślę, że tutaj się przeklikam dość szybko, bo mamy ograniczony czas. W każdym razie trzeba generalnie przeczytać najpierw te trzy elementy, żeby móc przejść dalej. I dochodzimy do kolejnego takiego elementu, który jest znowuż tą kontynuacją tej myśli, żeby wykorzystać maksymalnie medium, a mianowicie pytanie o imię. Wpisujemy swoje imię, naciskamy... muszę jeszcze kliknąć na link. Tutaj następuje z kolei sekwencja w komunikatach systemowych. To znowu jest pewien dialog. I po przejściu dialogu możemy czytać dalej. I tu przyznam się wam szczerze, że właściwie od kiedy gdzieś w gimnazjum, ucząc się programowania, jakoś poznałem to, że w ogóle w systemie można te okienko otwierać. I tak mnie kusiło, żeby to jakoś wykorzystać, żeby tam jakieś fajne treści umieszczać. I właśnie się bardzo cieszę, że przy okazji pisania tego tekstu miałem wreszcie okazję. Takie spełnienie pewnego marzenia z młodości. I kolejne linki, znowuż korzystając z możliwości wyświetlania różnych rzeczy w pełnym ekranie. W przypadku oczu jest też kolejna taka rzecz, która właśnie korzysta z tej historii informatyki. Na pewno kojarzycie ten efekt bardzo dobrze, przynajmniej te osoby, które miały starsze wersje Windowsa albo jeszcze te systemy osoby, które miały Norton Commander, gdzie też to występowało. Takich symulacji tutaj jest różnych dużo więcej. Myślę, że też nie będę ich dokładnie pokazywał. Tutaj nawiązanie na przykład do gry karty, która jest jakoś tam osadzona fabularnie, ale też korzysta z tych grafik typowych dla interfejsu. A co się stanie, jeżeli wpiszemy imię żeńskie?
zmienią się końcówki. Bo generalnie powieść jest tak skonstruowana, że w moment, po przejściu tego ekranu, gdzie jest wpisywanie imienia, jeśli się wpisze imię żeńskie, to się końcówki odnoszące się do czytelnika się zmieniają na żeńskie. Rozpoznajesz to na A końcówkę. Znaczy, algorytm jest troszkę bardziej skomplikowany. Mogę właściwie go pokazać. W każdym razie rzecz nie jest taka prosta, bo są takie imienia jak Kuba, a z drugiej strony są takie imienia jak Abigail. W związku z czym po pierwsze imiona na A są żeńskie, imiona na B są męskie. Pozostałe imiona są męskie, o ile nie są w słowniku wyjątków. Tak. No niestety to już nie współgra z całą wymową tej powieści, więc się zastanawiam, czy by jednak tego nie usunąć. Nie no, bo założenie jest takie, że tak naprawdę ta powieść jest bardzo inspirowana książką Italo Calvino, Zimową nocą podróżny. Ja tutaj teraz wam pokazuję tylko obrazki, ale nie czytam samej treści, bo by to za długo zajęło, ale tak naprawdę to w wielu miejscach się odwołuje do pewnych sytuacji tej miłości, która tam była jakoś pomiędzy czytelnikiem a czytelniczką w książce Italo Calvino. I do pewnych gier metajęzykowych, które autor prawopisowy stosował. O, tutaj jeszcze wam może pokażę samą torebkę, która jest wyszukiwarką. Można sobie ją przeszukiwać, można wpisywać jakieś słowa. O, właśnie nawiązanie do powieści. Ale tutaj nie będę wam już szczegółów zdradzał, jeszcze wam pokażę właśnie... Aha, tylko muszę przez to przejść. Tak. Chciałbym wam pokazać jeszcze samą końcówkę tej właściwie pętli powieści, bo później w pewnym momencie następuje scena, gdzie się wydaje, że po tym jak tracimy ten kontakt z rzeczywistością w tej lekcji, nagle się budzimy i widzimy, że Magdalena umiera. Możemy stąd pójść dalej. Tu jest pierwszy z końców tej powieści, ale tak naprawdę to jest taki fałszywy koniec, bo się kończy to takim komunikatem. I tak naprawdę to jest... Ten ekran wraz z tym ekranem odliczania 30 minut służą nie temu, żeby rzeczywiście przez to przejść w normalny sposób, tylko po to, żeby się zasugerować czytelnikowi, żeby cofnął i zaczął klikać w linki. I tutaj możemy właśnie zdecydować, że nie chcemy. I tutaj się zaczynają metatekstowe zabawy. Na przykład, ile kul ma Magdalena? Według mnie jako autora nie ma już, ale jako czytelnik możecie zmienić ten stan rzeczy. I w ten sposób w końcu wracamy do początku i się okazuje, że to tak naprawdę to wszystko było snem. I wszystko byłoby tak samo, gdyby nie to, że na ekranie kota mam inne polecenie. Wcześniej było przepisz kod z obrazka tylko, a teraz mamy, aby kontynuować, wpisz Magdalena. I na tym etapie się zaczyna oboczna noga. Który też nie będę czytał. Niektórzy twierdzą, że w tym momencie Magdalena zaczyna przypominać im Małgorzatę z Mistrza i Małgorzaty. To mi troszkę przypadkiem wyszło, aczkolwiek być może to podświadomość zadziałała. Ale ponieważ tak twierdzą, postanowiłem wprowadzić też kota, który by przypominał Behemota. I tutaj ten kot się pojawia. I na przykład. Przymykasz oczy, nabierając powietrza głęboko w płuca, próbując zebrać myśli. Gdy otwierasz, rozmówczyni właśnie pije kolejny łyk wina. Po czym stwierdza, że przecież przed chwilą wypiła całe. Kot jak gdyby nigdy nic odzywa się ludzkim głosem. Czy pamiętasz, jak Lem zaproponował ekspertów na rozłożenie, czy to jawa, czy to sen? Pamiętasz, jak można było się przekonać, czy wielki kalkulator stacji badawczej na planecie Solaris naprawdę istniał?
Kot wyciągnął ze swojego gęstego, grubego, czarnego futra stary, świecący hakersko-zielonym światłem kalkulator i podaje ci, strzepując... przepraszam. Podaję ci, strzepując z niego resztki sierści wprost do twojego talerza. Przyglądasz się kalkulatorowi i próbujesz odczytać cyfry. Świecą się same ósemki. Wklepujesz C i wpisujesz liczbę. Nie wiem, czy to było wyraźne, ale ja, zanim się pojawił ten dalszy ciąg tekstu, zaakceptowałem enterem tą liczbę, która była domyślnie wpisana. Generalnie założenie jest takie, że wpisujemy liczbę, żeby kontynuować czytanie. Nie będę wam już tutaj czytał tego dalej, bo mamy mało czasu, więc tylko wam pokażę, że tutaj dzięki temu przesuwamy się dalej i krótko powiem, do czego dążę w tej powieści. Ponieważ tak jak najpierw zdekonstruowałem to, że ta podróż pociągiem się okazała być snem, później jednak wracam na to, że to jednak była prawda. Właśnie w tym momencie, gdy kot się rozmawia z ludzkim głosem, sugeruje, że jednak ta rzeczywistość, która się wydawała rzeczywistością, jest jednak snem. A docelowo dążę do tego, żeby postawić czytelnika przed wyborem dwóch rzeczywistości, z których każda określa siebie jako rzeczywistość, a tą drugą jako sen. I przed sytuacją, gdzie w każdej musi kogoś uratować, ale jest problem, co jest rzeczywiste, a co nie. Dziękuję. Nasz następny artysta, Nick Mumford, profesor MIT, nasz specjalny gość oraz twórca bardzo wielu utworów na bardzo różne platformy, które określa jako highly computational.